drap do altana. I mnóstwo małych stoisk, i kafejek, i kwiatów. Jak na obrazku w twojej ulubionej książce. Wspomniałeś, że miasteczko jest ładne, ale nie powiedziałeś, że jest takie piękne. No cóż, nikt nie lubi królika chwalipięty. No chodźmy, nie traćmy czasu. Przed nami bardzo poważne zakupy. Hej, witajcie, zapraszam. Dzień dobry, kochani. Jak wam mogę pomóc? Robimy zakupy na wielki rozkwit. Domyśliłam się. Odwiedzili mnie wszyscy mieszkańcy miasteczka. Poznaj naszych przyjaciół z gęstej dżungli. To jest Pater, a to jest Flap. Witamy was w zaczarowanym lesie, kochani. Jestem Bren, a to mój ulubieniec Snor. Witam. Cześć. Dziękuję. To wasze pierwsze obchody wielkiego rozkwitu? Tak. W gęstej dżungli nie obchodzimy tego święta. Bardzo się cieszę, że je zobaczę. Cóż, mając takie wymyślne pióra, na pewno uświetnicie uroczystość. Jesteście chodzącą dekoracją. Cóż, w pierwszym regale są dodatki na przyjęcia, w drugim dekoracje, a w trzecim imprezowe przysmaki. Przysmaki, dekoracje, więcej przysmaków, materiały, przysmaki, farby, przysmaki, światełka i zobaczmy jeszcze więcej przysmaków. Chyba wystarczy. O, Pater, i jeszcze dodatkowy miód dla ciebie i Flapa. Witajcie w zaczarowanym lesie. O, dziękuję bardzo. To miło z twojej strony, prawda, Flap? Pa! Dzień, pa, pa. Co to jest miód? Może trochę sobie ułatwimy. Hej, ptaszki! Dzięki! Wieczorem nasi ulubieńcy zatańczą taniec. Hej, pokażcie coś naszym przyjaciołom. Tak! Jasne! Zgadniesz, kto wpadł na ten pomysł? Wow! Jest smutny. Czy mogę mu jakoś pomóc? Obawiam się, że nie. Od burzy prawie się nie odzywa. Sage, może ty go pocieszysz? Jesteś w tym dobra. No co tam, Flap? Chcesz zobaczyć morsa? No dobrze. A może wydam jakiś śmieszny dźwięk? Cóż, próbowałam. To na razie. Po tym numerze zwykle turlają się ze śmiechu. Może będzie lepiej, kiedy się porządnie wyśpi. Tak, więc ustalmy, gdzie nasi przyjaciele zamieszkają do wielkiego rozkwitu. Każda chce, żeby zamieszkali u niej, więc co zrobimy? Biedronki! Tak! Mają mieszkać z biedronkami? Nie! Jestem!
wykorzystamy biedronko-decyzjometr, czyli mój najnowszy wynalazek. Biedronki uwielbiają pelargonie i lubią też pomagać nam w podejmowaniu decyzji. Udowodnione naukowo. Wyciągnijcie dłonie. Teraz policzcie biedronki. Kto ma ich najwięcej, wygrywa. 3, 6, 4. Straciłam rachubę. Tak, ojej, masz najwięcej. Mnóstwo biedronek. Wygrałam! Na pewno wam się u nas spodoba. Odwiedzisz nas wszystkie po kolei, a jutro rano przyjdziecie do nas na śniadanie. A noc spędzicie w naszej norce. Nasz dom odwiedzicie po południu. To wszystko brzmi cudownie. Więc bierzmy się do pracy. Jest tyle do zrobienia, chodźmy. Chodźcie z nami. Może chcesz poćwiczyć z nami? To doskonały pomysł. Flap uwielbia tańczyć. Świetnie. Flap poćwiczy z ulubieńcami, a my popracujemy. Zobaczymy się w domu. Pa! Pa! Pa, pa! Naprawdę, nigdy bym się tego po was nie spodziewała. A już na pewno nie w dzień ceremonii. Królewskie zwierciadło wcale nie służy do zabawy. Kto przeszedł przez nie pierwszy? A więc mamy winowajczynię. Kochani, czy myślicie, że mówi prawdę? Piolo, przepraszamy, ale mamy większy problem. Królowa Daviana i jej pupilka Gracie zaginęły. Ale jak to? Poszłyśmy na zaczarowaną ceremonię. A kiedy weszłyśmy do sali tronowej, królowej tam nie było. To nie ma za bardzo sensu. To po prostu dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. One zawsze się tak zachowują? Nie, zwykle są całkiem w porządku. Wiecie co? Królowa rzeczywiście zachowywała się wczoraj dość nietypowo. Nietypowo? Jak to? Dała mi to! Tak, co to może znaczyć? Czy to nieoczywiste? Ten kryształ pochodzi z tęczowej kopuły. Może tam znajdziemy królową? Musimy tam pójść i to sprawdzić. To wspaniały pomysł. Weźcie kryształ i idźcie. My z Piolą przygotujemy karoce i tam się spotkamy. Momencik. To, że królowa dała ci kryształ z tęczowej kopuły, wcale nie oznacza, że ona tam jest. Ale w tej chwili to nasz jedyny trop. Mora i Paolina przeszukają kopułę, a tymczasem my powinnyśmy zbadać miejsce, w którym zaginęła. Ten bałas! Tak, to wydaje się rozsądne. Świetnie, to będzie chwilunia. Może dwie chwilunie, najwyżej trzy. Jeśli nie wrócimy za cztery... Wystrzelimy flarę! A możemy pójść z wami? Chcemy się dowiedzieć, jak budować kopuły z tęcz. Brie, będziesz zachwycona. Wy tu rządzicie. Gdzie mamy szukać? Czy to jest jakiś szyfrowy zamek? Tak jakby, ale nigdy nie zamykano bram. Były otwarte na oścież. Tęczowa kopuła to miejsce, gdzie każdy może znaleźć nadzieję, ukojenie i tęczę przez całą dobę 365 tysięcy dni w milenium. Brzmi bardzo terapeutycznie. Nawet sobie nie wyobrażasz. Brie, możesz zaczarować szyfr? Mogę spróbować. O nie! Czuję, jakbym straciła swoją moc.
Może czary z zaczarowanego lasu nie działają tu na wyspie? Dzięki, że chociaż spróbowałaś. Na pewno było warto. Masz jakiś pomysł? Glide, jesteś genialna! Są po 4 klejnoty z każdego koloru, poza czerwonym. Są tylko 3 czerwone klejnoty. Czyli... Spróbujmy je wcisnąć. Naciśnijmy wszystkie czerwone klejnoty jednocześnie. Kto tam dosięgnie? Dalej, Winnie! 3, 2, 1! To nie działa! Tak, żeby czerwone były obok siebie. Czy to normalne? Nie, to jest cudowne. Płyniemy z właściwym prądem. Oczywiście, że tak. Chodźcie, nie każmy królowej Dawianie czekać. Jesteście pewne, że ten portal działa w obie strony? Odpłynęliście nic nie mówiąc. Właśnie dzisiaj... Dobra, słodziaki, mówcie. Czyj to był pomysł? Mój! I zrobię to jeszcze raz! Oczywiście, że to był twój pomysł, Flik. Mamy nadzieję, że nie narobiliście nam wstydu przed nowymi przyjaciółkami. Nie martwcie się, miałam ich na oku. Byli grzeczni, a wy musicie być naszymi gośćmi. Jestem Dorinda, a moi pupile to najbardziej śmiali akrobaci w oceanie. Oto delfinki Happy, Tipper i Splasher. Dzięki, że ich przypilnowałaś. Musimy płynąć, ale... Jeszcze chwilkę, proszę. No, Dorinda was pochwaliła, więc możemy jeszcze trochę tu zostać. Nie za długo. Och, cieszę się, że was poznałam. Jak się wam podoba w podwodnym królestwie? Jest cudownie. Najbardziej się cieszę, że nauczyłam się pływać. Teraz to jest moja nowa pasja. A ja odkryłam, że krasnoludy są tak pyszne jak marchewka i że Martina robi najlepsze algowe napoje. Czy to nie jedyne algowe napoje, jakie piłaś? Naszym siostrzyczkom spodobałoby się to miejsce. Wiecie, park wodny, który naprawdę jest pod wodą? Następnym razem przyprowadźcie je do nas. Podwodne królestwo to rodzina i zabawa. Zjeżdżałyście na zjeżdżalniach? Musicie spróbować! Tak! To płyniemy! Mówiąc o siostrach, gdzie Maura? Przygotowuję prezent na Dzień Troskliwości. Dla mnie. I to cię niepokoi? Dlaczego? Bo Dzień Troskliwości jest już jutro, a ja nie mam pojęcia, co dać Maurze. Dziewczyny pomogą mi w zakupach, ale co będzie, jeśli nie znajdziemy nic na czas? Nie wiem, a co będzie? Będzie mi tak głupio. Niepotrzebnie. Maura ucieszy się z każdego prezentu. Wiesz, że bez prezentu też będzie ciebie kochała. Pamiętaj o znaczeniu Dnia Troskliwości. Nie chodzi o dawanie prezentów, ale o okazanie troski. Prezent jest okazaniem troski. To jeden ze sposobów, ale są inne, zaufaj mi. Wow!
Czy to jest nowy taniec? Chyba raczej taniec chlapaniec. Hej, kochani! Widzę, że nasze leśne przyjaciółki trafiły do najlepszego parku wodnego w podwodnym królestwie. Zobaczmy. Brie, Twist, Danessa, Sprint, Felicity i Flick. Dobrze zgadłam? W 100%. Czy to twój zespół taneczny? To jest mój zespół do tańca i do pływańca. Jestem Seda. Moje koniki morskie to Naber, Skim, Arch i Fan. Spotkaliśmy się tutaj, żeby ćwiczyć nowy układ na Dzień Troskliwości. O, moje morze, Martina! Po drodze spotkaliśmy Maurę i Glide. Nie chcę psuć efektu, ale Maura ma dla ciebie niesamowity, wspaniały prezent. Jest tak genialny, że na samą myśl chce mi się tańczyć. Co to za piosenka? Podoba mi się. A, to? To nic takiego. Tylko zawsze to nucimy podczas rozgrzewki. Tak. Tak! Seda, nie macie przypadkiem treningu? Może popłyńmy do nowego miejsca prób? Tak! Mniej niż dzień do naszego święta i nie ma czasu do stracenia! Płyńmy! Dziś macie czas na zwiedzanie, a jutro wielka impreza! Martino, pamiętaj, jest wiele sposobów na okazanie troski. Chyba prezent Maury jest lepszy niż myślałam. Możemy już iść na zakupy? Nie mogę się doczekać! A więc chodźmy! To znaczy płyńmy! Zwierzaczki, zbiórka! I o to chodzi! A więc dokąd? No, najlepsze sklepy są w centrum miasta! Ile to różnych drobiazgów! O, a może to? O, albo to! A to? To nie jest dość dobry prezent. Flick! Nic nie robię! Stingli! Słyszałam brzęk! O, Stingli! Jak mocno się uderzyłaś tym razem! Nic mi nie jest. Wybaczcie, jeśli Stingli was przestraszyła. Pilnuję w sklepie porządku, ale czasem jest trochę niezdarna. Jelani, to przyjaciele z Zaczarowanego Lasu. Cześć! Dziewczyny, to Jelani i jej pupilka Meduza Stingli. Świetne baletnice i właścicielki sklepiku z podwodnymi skarbami. To dla nas wielki zaszczyt was poznać. Widzisz, Stingli? Nie tylko ty bywasz niezdarna. Czy poszukujecie czegoś szczególnego, dziewczyny? Czy nie masz przypadkiem idealnego prezentu dla Maury, który tylko czeka, by go kupić? Idealnego prezentu? To, co czyni prezent idealnym, to miłość, która jest dawana razem z nim. Co może sprawić, że Maura poczuje się kochana? No nie wiem. Ledwie się z nią widziałam, odkąd wróciła do domu. Byłam już we wszystkich sklepach i wciąż nic dla niej nie mam. Choć ona przez cały dzień szykuje prezent dla mnie. Myślę, że najlepszym prezentem, jaki możecie sobie dać, jest czas. To znaczy, każdy dzień jest prezentem. Chwile spędzone z tymi, których kochamy. Ach, to też są prezenty. Może nawet najlepsze, jakie można dać. Rozumiem. Ale jak mogę dać czas Maurze, kiedy jej prezent dla mnie jest taki ekstrawagancki? Chcę pokazać mojej siostrze, że troszczę się o nią tak, jak ona o mnie. Myślę, że ona o tym wie, Martina. I wcale tego nie chcę, żebyś się tym aż tak bardzo stresowała. Nie martw się. Może kiedy odpuścisz, wpadnie ci do głowy jakiś pomysł. Burczy mi w brzuchu. Wypiłabym kolejne morskie smoothie. Jasne. Wracajmy do kawiarenki i coś przekąśmy. Nigdy nie odwiedziłam wszystkich sklepów w jeden dzień.
Wypijcie tyle smoothie, ile chcecie na mój koszt. Płyńcie do kawiarni. Ja dołączę do was później. Ale nie płyniesz z nami? Martino, też musisz odpocząć. Jestem króliczką, wiem coś o tym. Zresztą już byłaś we wszystkich sklepach w mieście. Może coś przeoczyłam. Wiem tylko, że czas ucieka, a mnie kończą się możliwości. Jeśli nie znajdę prezentu dla Maury przed Wielkim Świętem, nie będę mogła się pojawić na uroczystości. Potrzebny mi cud. Hej, patrzcie! A może to? Tęcze! Błyszczące tęcze! Błagam, odłóż to! To jest najbardziej wyjątkowe ze wszystkiego, co dziś widziałyśmy. Felicity, błagam, odłóż to! Teraz! Ja tylko chcę ci pomóc. To nie jest zwyczajna perła. To prezent od samej królowej Daviany. Wyraża piękno, które tworzymy, gdy współpracujemy. To brzmi tak symbolicznie. To nie tylko symbol. Królowa rzuciła czar. Magia perły sprawia, że całe podwodne królestwo iskrzy się i błyszczy, dopóki się o siebie troszczymy. Gdyby perła zaginęła albo... gdyby ktoś się zniszczył... Nie będzie iskier? Ani blasku? No, tylko spójrzcie! Perła jest na swoim miejscu, a wszędzie iskry i blask. Nic się nie stało. O nie, o nie! Ja za wcześnie to powiedziałam.